Tomek, serdeczne gratulacje wygranej walki. Co to było z tymi rywalami, że wam się zmienili w ostatni dzień? Ja przypuszczam, że tak domyślałem, że tamten przeciwnik on nie będzie walczył, bo był z dużo wyższej kategorii. No, jego walki oglądałem na niżej, walczył w 67 kilo i tak się domyślałem, po prostu podejrzewałem, że chyba Niemcy szykują zupełnie innego przeciwnika i tak też było, bo przyjechał, waga zrobiona, wszystko idealnie. Tak samo przeciwnik Pawła, to była taka zupełnie podobna sytuacja, po prostu myślę, że jakaś w tym była taktyka, chcieli nas po prostu jakoś zaskoczyć. Czyli to nie ty szukałeś nowego rywala, ale Niemcy ci przysłali tych dwóch zapasowych? Tak, od razu już byli gotowi, przygotowani, także w treningu wszystko, także no, moje podejrzenia się sprawdziły. W przypadku Pawła, Paweł musiał się trochę namęczyć, ale ty kontrolowałeś walkę praktycznie całą od początku do końca. W ogóle zmieniłem styl walki, kiedyś po prostu się biłem, no teraz nie ukrywam, że po tych przejściach zdrowotnych, po tych kontuzjach, po tym wszystkim, no też zaczął Teriel mnie prowadzić też w odpowiedni sposób. No, zacząłem dużo więcej myśleć, nie tylko bić się, co nie ukrywam, że też wychodzi na zdrowie, no i po prostu no, mniej urazów w tych walkach. Czymkolwiek ci zaskoczył Greg? No nie ukrywam, że dwa razy trafił tak dość mocno, troszeczkę tam się w głowie zakręciło. No na szczęście tak udawało mi się go kontrować. Przystopowałem jego tempo low kickami, z tego co tak odczułem. No ogólnie twardy rywal. Tyle o walce, teraz o organizacji, to 10. już gala. Hala pełna, sukces. To znaczy tak, zwłaszcza, że za tydzień jest kolejna gala KSW, także no myślę, że konkurując z tak potężną organizacją odnieśliśmy tak spory sukces, trybuny pełne, także myślę, że no nasza marka zaczyna jakoś istnieć. Kolejna gala w grudniu, słyszałem, już jakieś konkrety możesz podać? Tak, termin już jest określony, 3 grudnia. Jakiś skład, kogoś planujesz ściągnąć innego, kogo nie było dzisiaj na przykład? No na pewno dostaną ci zawodnicy szansę, którzy dzisiaj się dobrze zaprezentowali. Mam po prostu kilku tutaj chłopaków, którzy no, myślę, że regularnie będą u nas walczyć. Wstępnie już zacząłem myśleć o karcie walk. Myślę, że w ciągu tygodnia poukładam. Serdeczne gratulacje i czekamy na kolejną galę. Dziękuję.